Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy jak widzicie na ekranach, no przecież Euro Truck, czemu nie? Cóż nie? Czemu nie? Można? Można. Tak moi drodzy, ściągnąłem sobie modyfikacje na malowania, dodatkowe malowania, które są na górze. Które są jak dla mnie nawet powiem epickie. Na przykład tu jest na skanie R. Widzicie jaki fajny orzeł Norwegen, widzicie, to jest Wolfpack Skin Volume 3, coś takiego, co nie? A na przykład to mi się bardzo podoba, malowanie też, ale ja sobie wezmę inne, które mi się jeszcze bardziej będzie podobało. To tak średnio mi się podoba w sumie. No, tak średnio, co nie? O, to mi się podoba nawet. Bjorn Svensson, kurczę, to mi się bardzo podoba, to malowanie, nawet. Bardzo ładne. Te to tak średnio mi się podoba, Old Boy Trucking. Fajne. Tutaj mamy, o, to też mi się podoba. Najbardziej to mi się o to podoba, kurczę, Black King. No, Scania R470, jak widzicie, mam tyle koni już w niej. O, to też mi się podoba, bardzo. A tutaj takie ładne malowanie, nie dla dzieci, nie XD. Fajne malowanie, co nie? Ale ja tym nie będę jeździł, nie, bo ono mi się nie podoba. Helena Logistics, widzicie? Jakieś kurde zagraniczne malowanie. I to chyba jest... O proszę! O kurcze, piękne to malowanie jest. Mi się bardzo podoba. O, tu mi się najbardziej podoba. Kurczę, tu fajnie zrobili w sumie. O, to też mi się podoba bardzo nawet. Ale... Tak... No nawet. Tylko za dużo jest top line. Super, Scania. O kurczę, to mi się bardzo podoba malowanie. North Star Express. Fajne. Tylko... Kurczę, tutaj... Nie powinno być tego, co nie? To powinno być na RJ-kę, co nie? Scania taka i taka. To też mi się bardzo podoba. Nordfood Logistics. Kolejny, kurczę, jakaś jest ten... firma jakaś realna. No to też mi się... Czekajcie, bo tu nie patrzyłem. O, to mi się też bardzo podoba, kurczę. V8. Fajne. O, Scania Air Power, to mi się też podoba, Scania Vabis, kurczę, o, to malowanie mi się też bardzo podoba nawet. Tu za dużo jest tego, nie podoba mi się, te koniki są na tym, kurczę, na tym malowaniu, takie troszeczkę, no... Metal Reaper, widzicie, o, Sabaton, o proszę, o kurczę, to mi się bardzo podoba, to malowanie. Nawet, bo moi drodzy. Daje, o, to też mi się podoba. V8 też pisze, Scania V8, kurczę, pięknie, świetnie. Oto Soul Chaser, to też mi się nawet bardzo podoba, bardzo i to bardzo. Top Line też, nawet. Nie, w sumie ten czas taki głupi jest troszeczkę. O tego to ja nie widziałem. O kurka wodna, tego to ja nie widziałem, ni huhu, bez kitu. O, to też mi się bardzo nawet podoba, nawet powiem wam, sporo jest ta paczka, spora jest. Ale ja sobie wybiorę, które mi się najbardziej podobało, to chyba nie to. W sumie o to mi się bardzo podoba, kurka wodna. Ale nie, w sumie nie. O, Sodertail widzę, tu pisze. Nie, to nie, tylko ta, co tam pisało, to super. Scania super, tylko nie pamiętam już, która to było, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Helena Logistics, aha, to jest to. Aha, bym kurde, byłbym Heleno, tak? O, tego nie widziałam jeszcze, to chyba to było. To było? Kurczę, nie pamiętam. O, to było to. O, to mi się bardzo podoba, bieremy sobie. Bardzo mi się spodobało to malowanie. Ujojoj. Bardzo. Nawet powiem wam, do tego zestawiku Renner Logistic pasuje. Widzicie?
Nawet pasuje. Dla mnie jak kulał. Kurczę, fajnie. Czekajcie, bo tu mam... Aha, troszeczkę uszkodzony. Ajajaj, troszeczkę uszkodzony mam tu ciężarówkę. Ale dobra, jakoś pojedziemy. Bez problemu, tak myślę. Będzie gasił jak coś, co jakiś czas. Ale dobra, my sobie troszeczkę dzisiaj pojeździmy, ale nie do końca, nie. Znaczy, do końca tego, znaczy my mamy ładunaczek do Slawonski Brod, czyli gdzieś tam na dół mapy, kurczę, gdzieś daleko. Gdzieś do... O kur... Ej, mapa mnie znowu, o Jezu. Mapa mnie zmyliła, bez kitu, ja pikole. Bez kitu, mapa mnie zmyliła, cholera jasna. Ale ta mapa mnie zmyliła, bez kitu dzisiaj. Jakoś tak powiem, no ostatnio tak mi się dzieje, nie wiem czemu tak. Może jakieś mam pliki źle, światełek zapomniałem zapalić. My mamy sobie to do Slawonski Brod, czyli gdzieś... Gdzieś chyba w, na Czechy, ale zaraz wam powiem dokładnie. Bo teraz już, no tak średnio... Nie, wróć, to nie jest... To nie są Czechy, tylko to jest... Boże, zapominam jak zwykle tych państw. Chorwacja? Czy Serbia już? O Jezu... Chwila, wróć. Chorwacja, jak zwykle muszę zapominać, powiem. Znaczy nie zapominać, tylko... Nie zapominać, tylko... No... Znaczy nie zapominać, no nie znam tych miejscowości. Tak za bardzo wszystkich, co nie? Gdzie się znajdują te miasteczka, te małe. Ale mi się bardzo podoba ta Skania, kurczę, z tym orełem. Kurczę, ładny, ładne są te malowania, nie oszukujmy się, bardzo ładne są. Mi się bardzo spodobały, fajna jest sapaczka. Tylko to jedno malowanie mi się nie podoba, takie, no, XD. Takie insze, co nie? O kurde, też tak miałem kiedyś, że mało się nie wywaliły. Pamiętam. Znaczy wywaliłem się, nawet znalazłem się za tymi. Za czym? Za barierką, kurczę, to za szybko troszeczkę jechałem na tym łuku. Przyznam tutaj. Tak myślę, że do... Mamy godzinę. 13:40, ja sobie tu zerknę za pół godzinki, może za 40 minut, zobaczymy ile będziemy jeszcze jechać. Oj, tu troszeczkę przesadziłem z tą prędkością, bo 100 to jest za dużo. Ale to szybko nam powiem, zleci ta traska, tak myślę, aha. Dobra, trzeba hamować, hamuj! Hamuj, rzesz, kurde, co za dziad. No, co za padalec! Kurde, co za dziad. No jedź, na co ty czekasz? Komu ty ustępujesz pierwszeństwa, idioto ty? No co za zrypany człowiek. Co? Debil, no debil, kurde. Nie, ja nie wierzę, ja w tych botów to ja nie wierzę, co oni to... Jakie oni w ogóle... Aj, tam szkoda gadać, powiem na temat ich. Tu jest, co to jest? Nordic, coś tam, jakaś firma. No dobra, jadymy sobie jeszcze. No tak myślę, że do 1000 może kilometrów równo dojedziemy. Z godzinkę tak będzie materiał, ten materiał będzie trwał, tak myślę, minimum. Może mniej, z 50 minut, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jakie tu jeszcze będą górki, czy pod górkę będę mógł wjechać, tak, no wiecie, na luzie, czy nie. Bo z 9 tonami to daje radę, nie oszukujmy się, daje radę. Daje radę bardzo. Aha, okej, tu jest lądóweczka, która nam się kończy już i autostrada, tak? Tak jest. No dobra, to powolutku trzeba będzie jechać tu jednak. Czy nie, to autostrada czy lądóweczka jeszcze? Kurczę, w tej chwili nie wiem, chyba lądów... Nie, autostrada. Dobra, to fajnie. Chociaż troszeczkę będę szybciej jechał, tak 90 maksymalnie. Kurde, to niepotrzebnie
Powiem dali ten troszeczkę za dużo tu na Skandynawii jest tych rond na takich kurde powiem no drogach, które są dla mnie epickie i tych rond powinno być mniej trochę tutaj na promocie, bo na Skandynawii powiem wam sporo jest tych. A nie, to jest lądówka taka jakby jeszcze. Dobra, to 8.5 będziemy sobie jechać. Nie będę tu się śpieszył bez powodu, co nie? Tutaj za dużo jest, powiem na promocie, kurczę, takich no miejsc troszeczkę niebezpiecznych, ale też są miejsca, które są epickie. Ale też jest no troszeczkę wnerwiające są ronda tutaj, co nie, na Skandynawii. Ale tak to one, powiem, wygrywają te ronda niż w Polsce. Znaczy w Polsce, w Europie, co nie. W Anglii też, no, mniej można spotkać rond, no to tylko w mieście głównie, co nie, te ronda. No najwięcej to jest, powiem, na tym promocie, kurczę. O Jezu, znowu awaria silnika, ludzie. No niestety, tak to jest, powiem wam. No troszeczkę można tu się pownerwiać, co nie? Helsingborg i zaraz chyba będziemy na porcie, jeżeli dobrze się nie mylę. Zaraz zobaczymy. No zaraz będzie Rostock, o proszę. Szybko ta trasa jakoś leci, jak dla mnie. Mhm. No troszeczkę tu mam odkrytych tych dróg, tylko tu jest... Ja to kurczę powiem wam, tak porobiłem źle, że masakra. Tu jest troszeczkę, no odbija się tym kolorami, co nie, ale mało, kurczę. Nawet nie wiem, które to są drogi odkryte, a które nie. Tak troszeczkę słabo widać te odkryte miasta. No niestety. Ale tu to. Może sobie zmienię to, ale czy się da, to zobaczymy. Żeby było inne, co nie? Bo tu widać, co nie, że jest żółte, odkryte. Co nie, a tam jest tak jakby siwe. Siwe, szare, wiecie. No ale cóż. Jedziemy sobie dalej. Co wam dzisiaj powiem? No... No co takiego, no... Jedziemy sobie z Kanią, moją, co nie? W której zmieniłem malowanie. Bo powiem, by mi się spodobało... spodobało mi się... zaraz, wróć. Spodobało mi się taki post, jakiś tam... Na pewno jakiś człowiek, chłopak konkretnie, wrzucił zdjęcie jakiegoś tam czognika, co nie? I to malowanie mi się nawet spodobało. Bardzo mi się spodobało i... Właśnie sobie sięgnąłem. Myślałem, że ono ogólnie nie działa, co nie, na tych nowych wersjach, a jednak, jak widzicie, działa, co nie. A te malowania są epickie takie, kurczę, podoba mi się te. Pasuje do tego zestawiku, powiem wam szczerze. Ale, no, jest o wiele więcej malowań tutaj. Ojej. Kurde, ale tu zablokowali ruch, a mi się nie chciało hamować tutaj. Nie, bo tu głównie nie chcę się hamować ogólnie tutaj w Skandynawii. Na przykład tak są jakieś inne przypadki, co nie, to tak trzeba zahamować. Na przykład światła... Nie no, światła tutaj się zatrzymuje, nie, wiecie, ja nie jestem taki, że... O! Ase pierdzielne na światłach przejadę czerwonych. Nie. Ja taki nie jestem i nie będę w tej grze. Jak to taki jeden człowiek powiedział, jak to on mówił, ojeju, nie pamiętam już teraz, ale kurczę, mam go znajomych, ale nie wiem jak on to powiedział, że gry, kurczę, nie pamiętam jak on to powiedział, ajajaj, zapomniałem na liczbę Bośka. No nie wiem, nie pamiętam, jak mi się przypomni kiedyś wam wspomnę może o tym jeszcze. Ale nie obiecuję, czy sobie przypomnę, czy nie.
A, spróbuję jeszcze przypomnieć kiedyś tam. Co nie. Dobra, jedymy sobie, jedymy. Tak myślę, że do 1000 km bez problemu damy radę zrobić. Tak do 1000 km, żeby dojechać, co nie, tutaj na tej trasie. Czy w tym odcinku. O, widzę na czepa chyba Lidla. Kurde, wyprzedzaj, wyprzedzaj, debilu. Kurde, debilu. A nie, eklerek, no tak, prawdaż. Pomniałem, że to tak wygląda eklerek. Ej, zapomniałem. No nie, nie gadajcie, że ten DAF... Nie wyprzedzę go za pirunę. No nie. No nie. Nie, no nie. No nie wyprzedzę DAFa, no ludzie. Przecież ten DAF ile ma koni? Zaraz wam powiem. Kurde. 460, ja mam 470. Ej! Ej, no bez kitu, on nie... Ja go nie wyprzedzę, no ja pikole. A jak mu zajadę drogi? Drogę? Kurde, boję się. No, dziękuję panie. Panie Dafie. Dobra, hamujemy, hamujemy. Bo ja tu nie chcę mieć problemów na tej drodze. Dobra, jedziemy, jedziemy. I jeszcze trzeba będzie, powiem wam, tutaj zmienić w tej mojej skanie, tak... O ludzie, no i jak ja, żebym już... Ojejej, żebym uszkodził na czepę, dobrze. No nie, kolejne, kurde, awaria silnika, aj. Dobra, hamujemy, hamujemy. Kurde, mam spadki FPS-ów coś. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Nie no, powiem nawet, o, nawet dopasowało malowanie do R470, świetnie. Jestem zadowolony, powiem wam, z tego mojego nabytku. I nawet, o proszę. Nawet światełka z Hani są, o ludzie. No nieźle, kurczę, podoba mi się, podobają mi się te malowania tych ciężarówek. Ja sobie jeszcze jakieś ściągnę, kurczę, z modyfikacji, czemu nie? Tylko nie teraz, tylko tam później po trasie, bo nie chcę mieć później problemów z zapisem, co nie? Zacząłem już, kurczę, trasę, wiecie, nie chcę jej zrezygnować, co nie? Bo powiem wam, że no kilometrów miała prawie 2000, co nie? No wartość też jest epicka, co nie? 263 tysiące, ale no troszeczkę to odjąłem, no czepet będzie troszeczkę mniej, ale... Muszę tutaj zbierać troszeczkę kasy. Chciałem właśnie sobie wziąć krótkie zlecenie, ale nie, bo pomyślałem sobie, no, muszę, kurczę, nabijać trochę kilometrów na ten, na tej skani, co nie? Mam już, no 13 zaraz koła będzie, co nie? I troszeczkę chciałem nabić tych kilometrów na tej skaniuli Riotelcy. Dobra, jedziemy sobie, jedziemy, 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 jedziemy. Nie no, może trochę przesadzam, może tysiące równo kilometrów nie... Znaczy nie przejdziemy tych 614, a zobaczymy w swoim czasie. Zaraz zobaczymy, bez problemu. Oj, źle żem zrobił, kurny, ajajaj. Troszeczkę za późno, kierunkowskaz znam. Dobra, nic się nie stało w sumie. Dobra. Aha, my będziemy jechać... Myślałem, że przez ląd. Dobra, fajnie, to będzie port. Ojoj, kasy mi trochę zabrało. Holender jasny. Niedobrze, 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 moi drodzy. No cóż. Dobra, jedziemy sobie dalej. No mało, mam 59 tysięcy. Kurde, mi zaraz zabiorą. Ajajaj, kolejną spłatę pożyczkową spłacę. Aj. Ja tu, kurczę, chciałem najpierw coś takiego zrobić, że... Szybkie zlecenia są, nie? Tam... Żeby zrobić milion, może więcej, co nie, ale nie, to nie dla mnie, ja powiem wam, że to jest za mało tych pieniędzy, żeby, znaczy, źle, zaraz, od początku powiem, wiecie, szybkie zlecenia są łatwe, co nie, ale później chce się jeździć swoją ciężarówką własną, co nie, no i troszeczkę trzeba zarobić tej kasy, co nie, na ciężarówkę, na przykład ta Scania kosztuje, żeby was nie ukłamać, około 500 tysięcy, to jest, powiem, no sporo. To jest, no, Scania, kurde, R
300 ileś koni tyle kosztuje, nawet może mniej, wiecie, w dealerze Scania. Ale no na razie sobie jedziemy sobie. No i tam troszeczkę no kosztuje. Kosztują niestety te ciężarówki. Ale co zrobić? Można, co nie. Tylko trzeba zarobić pieniędzy. Avedor tam pisze. Wow. Mhm. Dobra, jeszcze 1565. Dobra, tak do 1000 równo kilometrów przejedziemy i zakończę sobie odcineczek. Tak myślę. No i cóż. Troszeczkę trzeba będzie osoningować. Tak myślę, że tak już powiem, mamy praktycznie taki silnik tutaj w tej Scanii. Mam 470 koni, ale ten silnik jest epicki, jak dla mnie. Bo takich silników dużych no w realu ciężarówki nie mają, co nie? No do gabarytów mają, ale do takich towarów to mniej, małe mają, co nie? Tak myślę, że maksymalnie weźmy tutaj. Czekajcie i... Oj, wybaczcie, kurczę. Ile mamy do kolejnego poziomu? No mamy tak, no troszeczkę połowę ponad. Mam nadzieję, że po tym zleceniu będę miał ten 14 poziom. Tak myślę. No i ten... tak myślę, że... Że suningujemy do 500 koni. I tak myślę, że starczy. Na te takie... na te... ładunki, co nie? Tak myślę. 500 koni to jest nawet sam raz, powiem. Małe spalanie będę miał w sumie. Bo jak ma się duży silnik, to wiecie, jak to jest. Większe spalanie. Jak to jest w tym, w... No... Na przykład w Scanii S mam, żeby was nie okłamać, 39 ileś, co nie? No troszeczkę powiem wam, no nawet. To spalanie jest w porządku, co nie? Ale najmniejsze to mam w tym, w... No, w takiej żurówce jak Iveco 34 chyba .0 albo 1, nie pamiętam już teraz, nie chcę was to okłamać w sumie. Która żurówka będzie szybsza, ludzie? Są tu wiecie, jakieś... Ale duże rury, ja pikole. Kurde, blokują pas, powiem trochę. Tutaj te debile. Kurde, boty pierdzielnięte. Bez kitu, oni blokują pas, niech chusteczki. No co oni to odwalają? Ja nie mogę. Ten szybszy jest, kurde, tym co jedzie. Nie wiem co to... Man chyba? Ten to jedzie chyba Iveco, jeżeli dobrze pamiętam. O Jezu, masakra powiem wam z nimi jest. Ludzie. I przez nich będę miał duże spalanie. O Jezu, masakra powiem wam z tymi butami. Dobra, 7-5 jedziemy. Pierdziele te ciężarówki. Ludzie. Serio, nie muszą z ograniczeniami jechać, debile. Ludzie, masakra powiem wam z tymi butami jest. Ale nie, malowanie powiem wam jest epickie jak dla mnie. Kurczę, fajne malowanie, mi się bardzo podoba. Do tego zestawu powiem wam pasuje. Jeszcze sobie jakichś innych poszukam malowań, wiecie? Kurczę, ja powiem, ja tak sobie myślę w duchu, co nie, tak codziennie. Kurde, jak ja uwielbiam, powiem wam testować modyfikacje różne, co nie? Ja już tyle nagrałem tych filmów z modyfikacjami, że ja mogę to bez przerwy nagrywać, jakie modyfikacje różne. Przecież nagrałem tak, kilkanaście odcinków z promoca, z jeden chyba czy dwa odcinki z... Kurde, czemu on zwalnia? Ludzie, no bez przesady. Ojeju. Jeden odcinek chyba z mapy Węgier, jak dobrze pamiętam. Z mapy Węgier, jeden odcinek z multiplayera. Nie, wybaczcie, dwa odcinki, bo jeden nagrywam, pamiętam jeszcze kiedyś w tamtym roku, rok temu, zaraz będzie rok, z gościem, tak jest. I nawet powiem, wyszedł super jak dla mnie. No czego, że się tu wpartolił, no ludzie! No Boże, a ja tu przyspieszę. Aj, tam szkoda gadać. O ten debil, kurde, blokuje pas cały czas, cholera jedna. O ten nawet kierunkowskaza nie włączył, co za... O Boże, to są takie, kurde...
trolle jak na EU2, bez kitu. To są takie same trolle jak na EU2. Tylko ci mają, ci są gorsi, bo oni nie używają, kurde, nie używają cheatów, tylko oni jeżdżą jak głupie, co nie, jak co. Te boty pierdzielnięte. No, a ten ma... Myślałem, że będzie miał w dupie kierunkowska, że nie było. Nie gadajcie, że walnął go. D. To nieźle, powiem wam. Dobra, jadymy. Bo ja nie będę czekał na tego autobusa. Zanim on wyruszy... No jeszcze ciężko. Zanim on wyruszy, ten autobus to minie nie wiadomo ile. To nie... Dobra, co on to kombinuje, ten... Ta cholera. A nic, nie... Dobra, nic nie kombinuje. A! Nie za ciężarówka. Ja pierdzielę, po co... O Boże, masakra. Dobra, nieważne. Dobra, 8-5 sobie jadły tutaj. Masakra z tymi butami, powiem wam szczerze. Ludzie, masakra. Jeszcze raz masakra. Kurde, bym odkrył te... Czekajcie, wiecie co, ja odkryję te... spedycje. Żeby mieć odkryte. Żeby mieć odkryte. Kiedyś tu byłem, pamiętam. Kurde, to powiem, rzadko byłem w sumie w tej spedycji. Właśnie, co oni ciekawego mają. O te rury to widziałem kiedy, znaczy te, to jest ten wiatr, silnik wiatraka. Co my tu mamy? Gabaryta, ale bym sobie wziął, o kurde, skąd że ja tu nie podjechałem, bym sobie wziął tego gabaryta, ja pikole. Kurde, to kiedyś pamiętam, miałem jeszcze więcej tych naczep, ale... dobra. No nie gadaj, że pod górkę nie podjedziesz. Ej, nie gadaj, że nie podjedziesz, Skania. Skaniulo, proszę cię, podjedź pod... za dużo, za mało miejsca dałem, żem tu sobie. Oj! Dawaj, jeszcze dawaj! Dobra. Dobra, jedziemy do Getser. Aha, tu port już będzie, okej. Odkryjemy miasto, fajnie. Fajnie, kolejne miasto do odkrycia, Getser. Troszeczkę powiem tutaj, jak na multi jeżdżę, to rzadko spotykam to miasto. Wiecie o tym? Rzadko, znaczy spotykam, co ja gadam. Rzadko do tego miasta zajeżdżam, o to chodzi mnie. Źle powiedziałam, wybaczcie. Wow, co on to wiezie? O kurde, fajne takie coś. Rostock Centrum, wow. Centrum? To jest centrum? Kurde, jakieś miejsce zrypane, bez kitu. Wow, ale mam tu laga, kurcze, niefajnie. Niefajnie. A, tu jest ten... Aha, to jest ten port, dobra, ja już... Ja tu często nawet powiem chyba... Nie, ja tu często nie zajeżdżałem, nie. Tu rzadko... Nie, w sumie kurde, ja nie pamiętam już. Nie, dobra, wróć, ja tu często byłem, dobra, jednak mój błąd, wybacz się. Jezu, tych portów, powiem wam, w tej grze jest tyle, że... Ojojojo, masakra. Wow, co to było, halo? Dobra, Rostock, fajnie, miasto Rostock, czyli już Niemcy. Rowne miasto. Dobra, fajnie. Okej. Czy tu się w ogóle coś pozmieniało w tym, w Rostocku? Czekajcie. Nawet powiem wam, nawet ten port nie jest taki... O kurcze. Widzicie? Aha! Te boty specjalnie tam wjeżdżają, tak? Albo tu zakręcają, widzicie? I tu się zatrzymują. Wow! Fajne miejsce. Kurcze, fajnie to wygląda, powiem wam, jak się weźmie tu kamerę zero tu. Moja ciężarówka. Patrzcie. Nie słychać? Czekajcie.
O, stąd już nie słychać, kurde, tej ciężarówki. Ja pikole. Kurde, nieźle, powiem wam. O, tu fajnie oświetlo. O, czekajcie, tu nie byłem jeszcze nigdy, tak nie patrzyłem, co tu jest. A tu koniec, a koniec mapy, idźcie. Ale tu jest, powiem wam, kurde, tu często nawet można spotkać ludzi. O, jakie, wow. Ale tu jest ładne, mam. Kurde, jak chcę tam pojechać. Chcę tam pojechać. Dobra, co my tu mamy? Rostock. O proszę, jakie to wielkie. Rostock. Patrzcie, elektrownia, kurde, pięknie to wygląda. Abym tu nagrał taki, kurde, materiał fajny. Jak poruszą się kamerą 0xd. O, 60 fpsów, wow. Nieźle, dobra. Jedymy sobie, jedymy. Nie ma czasu, powiem wam w sumie. O, bo tu już jest... Dobra. Jadymy, jadymy, jadymy. Dobra, okej. O, jeszcze 1364 km. Fajnie, coraz już... No, coraz bliżej jesteśmy już tego slawonskiego obrodu. Czyli Chorwacja. Dobra, tu mało kto jeździ w sumie. Nie no, żartuję, powiem. Żartuję. Co ja tu mogę wam jeszcze powiedzieć? No kurczę. No powiem, że tu dużo tych. Nawet powiem, sporo jest tych ciężarówek, jak tu jeździ. O, jaki ładny Mercedesik. O, ja pikole. Właśnie, wiecie co? Ja sobie kiedyś muszę znaleźć, kurczę, modyfikację do Renatki. Tylko nie wiem, jak ona jest, czy ona ma duży silnik, czy taki sobie, wiecie? Aż żebym zajechał, kurde. Dobra. No to jedziemy sobie. Zaraz będzie mijać Rostock. Które mam nieodkryte, serio? No nieźle. Co my tu mamy? O, magnumka pojechała, wow. Znaczy na magnumkę i na premiumkę będę musiał sobie kiedyś tam poszukać, wiecie? Modyfikacji, tak myślę. Ale w tej chwili nie będę ich testował, muszę sobie troszeczkę pojeździć się z Kanią. Albo tak sobie, kurczę, może by zwiększyć na... Na lepszy silnik, kurczę, nie wiem w sumie. Myślę sobie tak, żeby mieć tutaj... No, ponad 500 koni, co nie? Jeszcze będę musiał sobie, kurczę, potestować, powiem wam, Volvo, wiecie? Volvo. FH... Te takie nowiutkie, co nie? Te nowe. Bo stare to już testowałem i nawet, powiem wam, mi się bardzo podoba. Tylko ja, kurczę, nie zerkałem nigdy... Jaki... A on ma... Największy silnik, wiecie? Kurczę, nie zerknąłem sobie nigdy jakoś, tak powiem, no nie... Nie, jak to się mówi? Nie korciło mnie zobaczyć, wiecie? To Volvo, te stare FH12. To takie, no... Może to nie są lata 90, ale ona tak wygląda, co nie jak lata 90. Tak samo jak ta Scania 113M. Dobrze mówię, 113M? Chyba tak. Ona też wygląda w stanie jak lata 90, ale ona może jest lat 90, ale może nie te początkowe lata, tylko te takie troszeczkę późne, ale mogę się mylić na dodatek z tymi ciężarówkami, wiecie. No z różnych są lat te produkcje tych ciężarówek, co nie. Na przykład nowa Scania to jest nowiutka, co nie. Nie wiem, czy z tamtego roku, ale ona, chyba ich nigdy jeszcze nie widziałem w sumie. Tych nowych skań tutaj, no u mnie w mieście, czy tam w okolicach, co nie. Widzę tylko stare skanie, te R-ki. No jeszcze kiedyś widziałem te skanie 113M chyba, albo 143. Nie wiem ile koni, nie pamiętam, ale... No ona wygląda staro, co nie, ale ona jest, no klasyk. Kurczę. Fajnie by było wsiąść do takiej, no, skaniulki.
No i też widziałem, no więcej to powiem, widzę głównie dafy, wiecie, głównie widzę. Renatki, premiumki, kurczę, magnumki to jeszcze w sumie. Kurczę, tu bym musiał się zastanowić, czy widziałem magnumkę, chyba nie, nie, tylko premiumkę. I nawet często widzę, kurczę, jak ona w moim mieście przejeżdża. Bardzo często widzę, ujojoj, bardzo często widzę premiumkę. Na pewno Volvo. O, Volvo to Volvo to o kurde, dłużej tam widzę, wiecie, w moich okolicach, uj, to bardzo. Nowe, kiedy widziałem, 460 koni, fajnie wyglądało, takie czarne, chyba czarne. Kurczę, to bym musiał też się zastanowić, czy to czarne było, czy to było, kurczę, jakieś inne. Bo w tej chwili, kurczę, nie pamiętam do końca, co do tego koloru malowania. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Co ja tu jeszcze widziałem? No więcej to dafy. Dafy. Żeby nie okłamywać, moja ulubiona marka, no, ciężarówek, co nie? Mi się bardzo podobają dafy. W środku nie są takie fajne, co nie? Ale jest... Co za ciężarówka od Janie Pawła? No ludzie, ja nie rozumiem tego. Ech. Masakra, powiem wam, z tymi butami tutaj jest. Kurde, oni takie od Janie Pawlają, kurde. Aj tam. No a ten za mną jedzie, no co za padalec. Za mną jedzie, czy mi się wydaje? Nie, dobra, to światełko mi się odbija. Jeju, ażem się dygnął, ludzie. No, dafy, kurcze. No, Mercedesa widziałem, pamiętam kiedyś. Starego. Starego Mercedesa widziałem na pewno. Nowe chyba też. Nowych to, kurczę, w sumie... W sumie to chyba nie widziałem, ale... No nie wiem, kurczę. Ja powiem, no... Bardzo dużo widziałem. Bardzo dużo, dużo, ojojoj, dużo, dużo, dużo. Dużo ciężarówek, co nie? Ale i tak mi się najbardziej podobają dafy, no Scania, kurczę. No Volvo to mają duże silniki, co nie, ale pod gabaryty. A tak to powiem 500 czy tam 400 ileś koni starczy w sam raz na taki ładuneczek. Takie moje są przeczucia, co nie, ale pod taki no gabaryt to tak, no wiecie. Spory trzeba mieć silnik, co nie, chociaż 750 koni na przykład dla takiego Volvo nowego. Tam, no do starego też, ale rzadko spotykane są takie silniki. No powiem tutaj największy silnik w starym Volvo widziałem 500 koni. To jest, powiem, no nawet sporo jak na Volvo, kurczę. Pod które, no wiecie, nie trzeba, czy nie pod gabaryty, tylko pod takie, wiecie, towary. Takie mniejsze, co nie. Na przykład to ta Scania, co jadę teraz, ta RJ-ka, to starczy mi, kurczę, te 470 koni, ale ja chcę ją, jeszcze bardziej chcę ją troszeczkę stuningować, żeby był większy, no, troszeczkę silnik, co nie? Troszeczkę więcej mocy, żeby było, wiecie, w tej Scaniuli. I może po tym zleceniu, może się uda, ten 14 poziom ten uzyskać, tak myślę. No na razie mam 1% uszkodzeń, mam nadzieję, że będzie. Jakbym zaparkował, żeby jak najwięcej tego punktu doświadczenia, to będzie w sam raz. Oj, troszeczkę tu drogi odkryjemy, fajnie. Uwielbiam odkrywanie drogi, powiem wam. Dla mnie to jest, no... Dla mnie to jest, kurczę, zwiedzanie nowych dróg, co nie? Dla mnie to jest, no, fajne zajęcie, co nie? No tak sobie, kurczę, powiem, myślę, dlaczego ja nie jeżdżę po Anglii? Po Anglii są takie ładne widoki, przecież poprzedni odcinek był na Anglii, wiecie, troszeczkę jechaliśmy do Oban, do miasta Oban, no w środku Anglii, co nie? Praktycznie przy Irlandii, co nie?
I trasa mi się bardzo podobała, aż chyba po tym, po zrobieniu. Nie, w sumie nie, wróć. Źle mówię, wybaczcie. Ja sam jechałem tę trasę, dobra. Ale ładne widoki były w tym mieście Oban, czy te okolice, co nie? Ja to sam jechałem, wybaczcie, kurczę, za szybki jestem, oj. Przednia trasa była na tego. Chwila. Kurczę, nie pamiętam teraz w sumie już. O Jezu, jaki jestem teraz. Ojej. Kurde, nie chcę tu się kłócić. Kurde, nie pamiętam już teraz. Ajajaj. No dobra, nie wiem, kurczę, mogę się. Pomyliłem się troszeczkę. Bo tych odcinków to trochę za dużo, troszeczkę nagrywam ostatnio. Ale co mi tam. Ale ja tam. Uwielbiam. Uwielbiam nagrywać odcinki z Eurotracka, bardzo, kurczę, tylko ja nie mam takich tematów, kurczę, no innych, co nie, do gadania, tylko, no, ciężarówki, co nie, tam różne widoki, niewidoki, wiecie, o co chodzi, muszę jakiś temat, kurczę, wymyślić, ale pomyślimy jeszcze, czy będą jakieś tematy, czy tak będę nagrywał, wiecie, dla nudów z Eurotracka, ale chyba nie będę z nudów, nie, ja chcę, żeby na nagrywaniach odkrywał drogi, co nie, trasy i coraz bliżej jesteśmy już tego Sławąskiego Brodu, czyli to jest zaraz Brud, kurczę, w tej chwili nie wiem jak to przetłumaczyć, nie wiem jak ta miejscowość się ogólnie nazywa. Kurczę, w Chorwacji jest dużo takich miejscowości, tak samo jak w Czechach na przykład. Tam są takie praktycznie polskie miejscowości, można tak porównać, co nie? No na przykład tutaj blisko Czech, czy to w Czechach jest ten miasto. Jakie to miasto się nazywa? Ojeju. Zaraz, czy ja wam kurczę powiem. Tutaj w bliżej praktycznie. Kurczę, nie pamiętam już. Wróć. Ostrawa. Cieszyn. Właśnie, widzicie, to jest praktycznie, no. To jest praktycznie, kurde, już granica. Szczerze, głównie to jest granica już. Żeby was nie oszukać. Czeska, bielsko-biała. Ale tu troszeczkę dziwnie jest zrobione. Bez kitu. Ja pamiętam, jechałem. A nie, to było na Multim, ta traska. Pod górki, tu były takie górki. Nie w Czechach, tylko przez. Zaraz, ja jechałem z. Zaraz, skąd ja jechałem? Z Torino. Tak, o tutaj, ojej. O tu jest masakra. Masakra, jak. Ojej, masakra. To jest masakryczna droga, jaka w ogóle istnieje. Jestem ciekaw, ile to jest. O kurde, dwa koła ponad bym zrobił. Nie, tak daleko nie będę jechał. Nie. Odpada. Nie, bo mi się powiem, nie opłaca mi się jechać tak daleko. Kurde, nie wiem co oni kombinują tutaj. Czy oni wjadą tutaj? Chamy jedny. O cholera. Ojej. Kurde, ledwo bym dał radę wyhamować. Ja pikole. No co za padalec. Kućwa mać. Ja pikole. No Boże, trzeba być kurde. Aj, tam szkoda gadać, powiem już na tej boty zrypane. Bez kitu. Czekajcie, co zobaczyć godzinę. Aha, dobra, jeszcze troszeczkę sobie pojedziemy. A może dojedziemy do miejsca? Kto wie, zobaczymy, ale na razie nie obiecuję, że będzie odcinek ten trwał jeszcze. Bo tak 54 minuty jedziemy, znaczy wróć. Ta bieżąca sesja jest. Co nie? Zobaczymy, ile będziemy jeszcze jechać. Właśnie. Przypomniało mi się też, tak troszeczkę oglądałem w dniu wczorajszym, czyli 4 luty. Tak po południu sobie siadłem, patrzę. Tak sobie wejdę na kanał, co nie, pana Artura.pl. Patrzę.
O kurczę, nowy film wypuścił, co nie? Dobra, świetnie, fajnie. To troszeczkę sobie pooglądałem. Testował mapę Moskow, region. Powiem, że jak na mapę, malutka mapa, bo to jest tak w takiej skali jak Węgry. Mapa Węgier, co nie? Czyli Hungary map. I powiem, że mi się bardzo spodobała ta mapa. Ja sobie ją przetestuję i... Oczywiście, debile! Co oni porobili? Ja pikole. Nie no, nie no, nie no! Ja pierdziele, nie! Brawo! Brawo dla tych panów! O, ja pierdziele, Boże, Boże! Ale jest, nie, masakra, powiem wam, masakra jakaś. Co oni to, kurde, odjanie poblali tu. Tak to jest, niemieckie drogi, pędzą jak głupie, kurde, szkoda gadać. O, a tu kare, a tu jakiś wypadek, kurka wodna, ajajaj, niedobrze. Fajnie tutaj takie są w ogóle, można powiedzieć, różne przypadki, wypadki, na przykład na lądówce. Tam jak się jedzie z lądówki z niemieckiej na Skandynawię, tam lądem, co nie, Aalborg, wróć, nie, dobrze mówię, Esbjerg, Aalborg, Rostock, Kiel, znaczy nie, Rostock to już nie, wróć, przez Kiel głównie, co nie, znaczy no, tak to czasem tam jeździłem, co nie, ładna droga bardzo, i tam, kurczę, patrzę, wow, samochód komuś, kurczę, popsuł się, co nie, i to jakiemuś... zaraz wam pokażę, może znajdę to miejsce, ale... No... chyba gdzieś... Na którejś tutaj lądóweczce, wiecie? Chyba na lądóweczce którejś, ale... No w tej chwili, kurczę, nie pamiętam już w sumie. Na jakiejś tu lądóweczce, chyba, o tu... Tutaj gdzieś może... Tutaj gdzieś chyba, na tej lądóweczce pamiętam. Czekajcie, bo to jakieś kurde... Ajaj. Tu jakieś kurde komentarze dostałem na Facebooku, na tej grupie. Ajaj. No i cóż. I... zaraz, na czym ja skończyłem? No, a, na tym samochodzie, co nie? Gdzieś na lądówce, na pewno gdzieś w górę mapy, jak się jedzie. Pamiętam, że to odkryłem na map, na wersji 2... Oj, to było 5 wersji temu, konkretnie 4, bo 1.2.9 nie liczę, bo to jest do Amerykana. Tak. 4 wersje temu, czyli 1.25 czy tam 1.26, nie pamiętam już teraz. No powiem, że... Tyle wersji już niestety gry wyszło, no że kurczę, trzeba było ściągać od nowa niestety pliki do promocja. Tak to jest, powiem wam, no i troszeczkę tu można się wkurzyć, bo wiecie, kolejność, no tak troszeczkę się zapomina już, bo tak często się już jeździ, czy często, ja tam jeździłem w poprzednich firmach praktycznie codziennie, co nie, ale no te pliki się już zapamiętuje tak no średnio, ale się zapamiętuje, co nie? Na pewno ja szybko zapamiętałem do Poland Rebuilding, to jest łatwe. Od piątki do jedynki na pewno. I trzeba tutaj najpierw promoc, później te pliki, co nie? I tam właśnie ten samochód odkryłem, ten popsuty tego, no jakiegoś tam człowieka, co nie? I wiecie, zaciekawiło mnie takie coś, że czemu by nie spróbować na promocie jeździć, co nie, bo no aktualnie mam wszystko, te Delphi, co nie, czy już, no już 2 miesiące mam te Delphi, bo dzisiaj już mamy 5 luty, czyli 2 miesiące temu wyszła Italia, no i wiecie, czemu by sobie nie pograć na promocie czasem, co nie, mi się bardzo podoba, ja już to wspominałem, ale jeszcze raz wspomnę, podoba mi się bardzo ta mapa i ja w niej się zakochałem totalnie, że łohoho, że fajnie, fajnie, co nie? Czekajcie, ile tu już minut gramy? O kurczę, dobra. A jeszcze troszeczkę sobie przejedziemy, czemu nie? O, ta policja chyba już wydostała się z tego mana. Nie no, żartuję.
No i sobie tak idziemy powolutku. I co jeszcze mogę tu wam powiedzieć? No, chyba nic takiego ciekawego, co nie. Jedziemy sobie, jedziemy. I... O kurczę, tu mi się... Ojej. Kurde, minęliśmy... Ach, jajaj. Ojeju, co ja tu porobiłem? Gdzie mam najbliżej do miasta? Erfurt. Daleko to jest? Czekajcie chwilę. Nie, nie będę... Kurde. Kurde, żebyśmy przyjechali do tego miejsca. Do Nurbergu mnie tepnęło. I bym... Musiałbym się, kurczę, nie naprawić, tylko... Paliwa se wlać. 656 km. W sumie to mi starczy do tego miasta. Poza miasto nawet. Czekajcie, zobaczymy, gdzie jest najbliżej stacja. Nie, do miasta mi starczy. O, spokojnie. Może nawet... W sumie, nawet poza miasto. Tutaj mamy stację. Ale o to bym miał bliżej, tak myślę. W sumie... Kurczę, w sumie to ja nie wiem, czy bym miał bliżej. Okej, okay, czekajcie, to Linz, Graz, Maribor, Zagrzeb, kurde. Zagrzeb i do Slawonski Brod i do Pospedu. Nie, Globeur, wróć, do Globeur. Aha. Ohoho, tu jest dużo, kurczę, lądóweczek, widzę. Znaczy nie, autostrad, wybaczcie, autostrady. Zrenjanin, Nowy Sad, Nowy Sad. Kurczę, przypomniała mi się ta piosenka. Jeden Szeged, a Rad Subotica. A tu już byłem, tu byłem, byłem. Bardzo, nawet malutkie miasteczko, ale ładne. Jak na Chorwację. Nie, wróć, to nie jest Chorwacja. Nie, cze, zaraz. Kurde, zapominam jak... Nie, dobrze. Nie, to jest W sumie tu, kurde, to chyba już jest Serbia, ale... Mogę... Kurczę, nie wiem w sumie, czy to jest Serbia. No nie wiem, nieważne w sumie tak. O Jezu, ale żeś mi się wpierdzielił. O nie, 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 nie. Masz nie uszkodzić ładunku, ej. Mati, jak ty jeździsz, kurde. O ludzie. Dobra. W sumie do tej stacji zajedziemy, ja zakończę odcinek i... Bym tylko, bym jeszcze nagrał, ale mi się już w sumie... Czekajcie, czy my musimy... Aha, dobra, to jeszcze troszeczkę musimy jechać. Nawet nie wiedziałem, że tu mam, zaraz będę miał 14 tysięcy na tej skali. Wow, szybko to kurde leci, powiem wam w sumie. Kurde, szybko lecą te kilometry. Nawet nie wiedziałem, kiedy zacząłem kurde ogólnie jeździć nią. Bez kitu. Fajnie. Nie no, fajna skania, mi się bardzo podoba. No dobra, jedziemy, jedziemy. No i cóż. Ojojoj. O kurde, co to za jakiś... O Boże, co oni to od ja nie powla... O Boże, nie. Co oni to od ja nie powlają? Halo, wy umiecie jeździć? Kurde, wolę. Kurde, dobrze, tu są trzy pasy, Holender. Bardzo dobrze. O, tylko żeby nie walnął w Tuskanie! Kurde. Masakra, co i to do mnie powlają tu? Głupie boty. Co, za mało miejsca macie, kurde? Co za łby? Ja pikole. Ja pikole. Ojej. O Jezu, Jezu, nie! Dobra, tu skręcamy, czy to... Tak, tutaj, dobra. A, tu w sumie to nie jest zakręt, tylko to jest... Znaczy ten... W prawo, tylko to jest ten... Taka droga zrobiona tutaj do Norbergu, zapomniałem. Niebezpieczna troszeczkę. I głupia, jak dla mnie. Na multi tak samo jest, tylko troszeczkę inaczej, to jest odnowiona. Mi się wydaje. Mhm. To jest odnowiona troszeczkę, fajnie.
No dobra. Okej, zaraz będziemy w Dürrbergu. W sumie jeszcze mi chyba starczy tego paliwa do tego miasta. No spokojnie. Kurczę, dziwię się, że już tutaj nie mam tego spłat kredytu tutaj. Ale w sumie z drugiej strony to dobrze, bo tak to zarobię te 200. No troszeczkę mniej teraz, tak myślę. No niestety troszeczkę dużym. No za szybko jechał, ale 2% to nie jest takie jeszcze dużo, co nie? Bo... Dobra, tu sobie skręcamy ją zaraz, Oj, dobra, hamujemy. Hamujemy. Dobrze, ja... Tak, dobra. Wróć! Nie, dobrze jadę, dobra, kurde. Żebym się przestraszył już. O ludzie. Tak, bo tu... dobra. Czekajcie, czy to jest... Aha, taka droga, okej. Nie będę tu zawracał, ja idę się tutaj, no... Paliwa się napić, musi się napić moja Scania. Moja Scania musi się napić paliwa, bo mało już ma ten ciągnik siodłowy. Jak to się mówi, czy tam ciężarówka, co nie? Ale to jest mój ciągniczek siodłowy. Nie no. Śmiechem, żartem. Dobra, tu jadymy i będziemy jechać prosto, okej. Dobra, ja tu muszę troszeczkę, kurde... zwolnię na tej drodze, na tej lądówce, no na tej króciutkiej lądóweczce. A, bo tu się tełka są, ale świetnie. Fajnie, żeście mnie tu ucieszyli, że łocho, panie. Kurde, czym tak się ucieszy, że hej. Dobrze, tu zielone mi się zapaliło już, nie? Aj, źle, że mam obroty tu wcale, aj, włączył. W sumie tu mi się nie śpi. Dobra, zielone, mam zielone, dawaj. Kurde, FPS mi spadły, no bez kitu. 23 FPS podczas nagrywania, świetnie. Ucieszyło mnie to, no uaj, jaj. Czego tu światła co kilka przecznic, ludzie? O, co ja robię? Boże, po co mi ten kierunek? Ja pikole. Oh my god. Dobra, nie będę tak blisko wjeżdżał pod tego samochoda. Czekajcie, zaraz muszę zaznaczyć ten punkt. Będę tu ślep... tutaj, okej. Wróć, tutaj. Kurde, no ludzie. O, dziękuję. No, brawo. Dobra, hamujemy. Jedź, panie, jedziesz. Czego on wjechał w siebie już praktycznie? Oh my god. Serio. Dobra, hamujemy. Ten wyjechał poza linię, co za wariato. A tu się nie będę pchał poza linię, bo i tak nie będę widział zielonego światła, mi się nie chce czymś takim. Czego mi się ta gra jakoś tak dziwnie chodzi teraz? O Jezus, serio? Kurde, czemu tak mi się... Kurde, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest w tym, w Nürburgringu na promocie, wow. Fajne takie urozmaicenie jest w sumie. Wow. Ale fajnie jeździć po takich torach.
Okej, dobra. Uhuhu. Nienawidzę takich, kurde, zakrętów. Ła. Co to za jakiś Lexus był? Nie no, żartuję. No jadysz, panie. Jadysz. Ludzie, jadysz. O Jezu. Wow. Ale to mi się bardzo podoba. Fajnie zrobili. Kurka, wodna. Fajnie zrobili. Tylko ludzie mi znikają. Halo. Co się z wami dzieje? Halo. Ale fajnie. Podoba mi się ten Nürburgring, powiem wam w sumie też. Wow, wow. Wróć. Po co mi te kierunku skazy? Ale żebym tu wjechał, kurde, zajeb... No, fajnie. Fajne miejsce, kurka, wonna. Gdzie się pchasz? Gdzie się pchasz, padalcu, ty pierdzielnięty. No ludzie, nie no... Fajnie tu samochody sobie, normalnie jak, kurde, na mapie Rosji, bez kitu, fajnie. No troszeczkę tu przesadzili z tym stanem. Wow, stój. Troszeczkę przesadzili z tym pierwszym samochodem, no ale to tylko moja taka uwaga jest. Tam dalej nie mogę wjechać, a nie tam dalej, nie, nie mogę. Zablokowali, fajnie. Czemu mi... Kurde, czemu... Kurde, stację minąłem, zajebiście, no ludzie. Mogę tu zawrócić? Halo. Och, dobrze, mógł zawrócić. Ale muszę znowu tam stać, cholera. Żem kurde stację, żem. No... Żem stację, kurde, no... Stację, żem kurczę, no... Za daleko, żem pojechał, co nie, żem pominął, o. Tak mogę nazwać to. No co ty? Ja pierdzielę. Co za ty? O mam, do Schela zajadę. Patrz jaka fajna stacja. Tylko za mało tu miejsca dali, Holender. Ojojojoj. Ty, nawet tania to bym, kurczę, cena za diesla 4,61, wow. To nie jest zła cena. Kurczę, blade. O, dobra, czekajcie, czy my mamy daleko? Jeszcze troszeczkę mamy, kurde, tych kilometrów, ojej. Ale ja sobie tu już poza nagraniem zajadę do tego miejsca. Dobra, ile mam tego? 2800 km mi jeszcze starczy. No dobrze, moi drodzy, tu z wami się żegnam, ja sobie dalej przejadę na poza nagraniem reszcze. Wow, wow, wow. Dobra, jest tu gdzieś parking jakiś? Czy coś? Nie będę blokował, a tu będę blokował znowu sklep. Co ja tam pierdzielnąłem? Ojej. No dobra, okej. To tu się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym materiale zapewne. Z oczywiście z Eurotrackem. No i cóż, moi drodzy, cześć!